Cześć. Zimowa aura nastała przez chwilę w Poznaniu. Ale dzisiaj za to ładna pogoda, która popadała w nocy i słońce wyszło. Temat dzisiejszego porozmawiajmy o motocyklach. Sprowokował trochę Chucky. Pozdrawiam Karola. Czyli motocykle retro, ale takie retro, wiadomo, tych retro motocykli to jest pizdylion, ale takie retro, które ewentualnie ja fanem nie jestem, ale powiedzmy, że w jakimś stopniu mi się tam podobają albo mnie zainteresowały. Także kilka tych motocykli takich w sumie było, jak się zacząłem zastanawiać. A tak naprawdę temat się też pojawił dlatego też Chucky o tym wspomniał, ponieważ byłem w salonie MV Agusta, na filmie zaprezentowałem motocykl Super Veloce, taki sportowy przecinak w stylu retro. Wcześniej jakby jego inspiracją, czyli Triumph, tak porównywałem, że Triumph ma podobny w ofercie teraz tego nowego Speed Tripla 1200 RR. Też takie retro sport, oczywiście na nowoczesnej bazie, ale wygląda jak retro. Natomiast te motocykle, z którymi miałem styczność i które tam, powiedzmy, że w jakimś stopniu mi się podobają, to zacznę od Kawasaki, no bo w zasadzie w tej chwili na rynku z tych retro, które lubię, to jest właśnie Z900 RS, które nawiązuje do chyba Z1 takiego historycznego motocykla. No, wygląda przekozacko, jeżeli chodzi o ten styl. Ma 4 cylindry, ma tam chyba 100 parę koni, 109 chyba. Także nawet też i nie jest jakimś tam takim słabeuszem. No jedź pan taryfiarz, jedź. Nie jest takim słabeuszem. Ale w tej akurat, no powiedzmy, że tutaj nie ma to takiego większego znaczenia, czy ta moc i tak dalej, bo tutaj bardziej chodzi o ten styl, jaki ten motocykl prezentuje. No i tutaj w przypadku Zetki, no nie dosyć, że wygląda dobrze, dobre zawieszenie, nowoczesna baza, no to jest cały czas oferowany w sprzedaży, mimo 4 cylindrów zanikających niestety. Także Z900 RS to jest ten pierwszy motocykl, który mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy rozmawialiśmy o motocyklach retro, które mogłyby mi się tam w jakimś stopniu spodobać. Drugim takim motocyklem, z którym miałem styczność, jest Ducati, z tym, że Ducati już nie produkowane niestety, które też potem tak trochę zgapił Triumph, czyli Sport Classic 1000 Ducati w Nakedzie. Szczególnie, bo ten z tą owiewką to tak jakoś, kurde, no nie podoba mi się, a ten naked spoko. I to mówię, że miałem z nim do czynienia, ponieważ mój kumpel miał przez wiele lat taką igiełkę, czerwony kolor na czarnej ramie, z zawieszeniem Olinsa, no po prostu cudo. Miał też zardy, zdaje się, wydechy w nim, jak dobrze pamiętam. Byliśmy razem na torze Poznań kiedyś na Speed Dayu. No naprawdę ten motocykl, no samym wyglądem to dosłownie ludzie się zatrzymywali i oglądali ten motocykl za każdym razem. Ktoś, kto tam jakiś, powiedzmy, się interesuje delikatnie motocyklami, to spoglądał na niego z zaciekawieniem. Szkoda, że Ducati zrezygnowało z tego modelu, ponieważ silniki nadal ma, które mogłyby się tam znaleźć w zastępstwie tego litra, który tam był. Myślę, że zrobiliby całkiem niezłą robotę tym motocyklem. Triumph miał, czy ma nadal, Traxtona, który wygląda bardzo podobnie do tego Ducati. No i tym Traxtonem też jeździłem. Bardzo fajny, ale no, niewygodny. No, generalnie dlatego mówię, te motocykle to tak tylko mieć jako drugi, trzeci, to wtedy ewentualnie, natomiast tak do jazdy na co dzień, to takie bulwarówki w większości. A Kawasaki, akurat wspomniane RS, to jest motocykl, który naprawdę można w zasadzie wykorzystywać do każdej opcji, nawet gdzieś tam sobie pośmigać turystycznie. Wiadomo, że da się, no. Nie mówię tutaj o wyprawach we dwoje, tylko takich tam, powiedzmy, kilkudniowych z mniejszym bagażem, z jakimiś sakwami przewieszonymi, to się na pewno da.
Także to jest taki kolejny motocykl, to Ducati. Ducati oczywiście ma w ofercie w tej chwili takie, powiedzmy, nawiązujące trochę do retro, ale to już nie to samo. Następnym motocyklem, i to był taki w zasadzie pierwszy, z którym miałem styczność razem z tym Ducati, który jak go zobaczyłem, to powiedziałem wow, się nim przejechałem i kurde, skąd się ten motocykl wziął. Niestety też nieprodukowany już przez Hondę. I był to model CB1100 i one były w dwóch wersjach. Była wersja chyba też RS i EX. Jeśli się mylę, to sorry, ale w każdym razie jedna miała szprychowe koła, trochę mniejszy zbiornik, a druga wersja miała na aluminiowych felgach troszkę taki krótszy chyba wahacz nawet z tyłu, taki bardziej naked, ale to były motocykle, które też nawiązywały do CB750 z lat 80. czy 70. nawet. I to też był motocykl, który był na w miarę nowoczesnym zawieszeniu. Wiadomo, analogowe zegary, gdzieś tam jakaś elektronika pomiędzy zegarami tam się pojawiła, także to takie było niewidoczne, ale jednak gdzieś tam ta nowoczesność tam pukała. No i silnik chłodzony powietrzem, tylko chłodnica olejowa, czyli cylindry takie użeberkowane, z żeberkami pięknymi. Bardzo w sumie przyjazny też niskim, bo bardzo nisko kanapa w tym motocyklu była, 795, jak dobrze pamiętam, wysokość milimetrów. I ten motocykl miał taki piec, on nie jest mocny, bo tam ma z 90 koni, na taką pojemność to nie jest dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie, że chłodzony powietrzem, no czyli no nie może to tam być zażynany obrotami, bo by się ciągle grzał. Te 90 koni to w zupełności wystarczy. Motocykl miał jedną zaletę dużą, jedną, więcej. No był ultra elastyczny. W zasadzie zaduszenie tego silnika to trochę jak diesla 1.9 na pompowtryskiwaczach. Naprawdę motocykl genialny. I bardzo ładny, na żywo, jeszcze ja miałem okazję czerwonym śmigać, jak był w sprzedaży, to widziałem też białego, taka kość słoniowa. No kurde, naprawdę świetny motocykl. No i oczywiście Honda już nie produkuje tego motocykla, szkoda, bo Honda to jest taka marka, która jakby tak wrzuci kamyszek do, czy tam wrzuci drewienko do ogniska, ognisko się rozpali i potem zgaśnie, bo oni zapoczątkowali jakby wszystkie te motocykle, które potem osiągnęły sukces. No przecież NC700, takie te mniejsze motocykle, nawet to CB, właśnie 1100, no to one zapoczątkowały takie, tą popularność tych wszystkich klasycznych motocykli. NC750 to też taki motocykl, który potem się pojawiły MT-07 w Yamasze i tak dalej, które takimi były budżetami, ale jednocześnie dość uniwersalnymi. Także Honda wrzucała taki motocykl i tak w zasadzie na tym się kończyło. Patrol motocykl z Fadzim? A ja jestem przy torze Poznań, no co ciekawe. Jeszcze patrol motocyklowy ktoś zgłosił na jamoźniku. Kontrola prędkości 1500 metrów. Okej, okay, to już brzmi lepiej. Bardziej wiarygodnie niż motocyklowa kontrola prędkości. A mamy już styczeń, tak? Dlatego tak to wygląda z tym jamoźnikiem przy okazji. Dobra, no to mamy motocykl CB, w kilku słowach omówiony, ale to nie koniec, no bo jest jeszcze motocykl, który jest cały czas produkowany. Pojawił się w roku 2014 i jest to R90, który od początku był takim motocyklem przez BMW przygotowanym do przeróbek, taką bazą jak gdyby do stworzenia motocykla takiego indywidualnego. Czyli no tak jak ludzie sobie tam te wszystkie cafe racery przerabiają pod siebie często niepowtarzalne egzemplarze, no to taki zamysł ma też BMW z tym R90, żeby sobie tam trochę poprzerabiać te motocykle. I jeżeli ktoś kupuje taki po prostu z salonu, dodaje sobie tam jakieś pierdółki, ozdoby, no to mam w zasadzie bardzo duże prawdopodobieństwo spotkania takiego samego za chwilę gdzieś na drodze. Ale są też osoby, które sobie
delikatnie je przerabiają. I ostatnio z takim motocyklem miałem do czynienia w Alpach. Pojechał z nami przesympatyczny Jurek Wojtek. Wojtek ma R90, które jest tak subtelnie przerobione, że w zasadzie tam większość części jest powymieniane, pomodyfikowane, ale tego w zasadzie nie widać. Jak się człowiek przyjrzy, znaczy nie widać w sensie, że nie jest takie całkowicie zmieniający ten motocykl. Ale jak się ktoś zna i wie, jak wyglądały R90 baza, no to widzi, że tam jest po prostu tak zainwestowany ten motocykl, tyle serca włożone, że tam naprawdę i wygląda to świetnie. Także mamy R90 i tu R90 cały czas bazuje na silniku 1200, czyli to nie jest ten silnik 1250, który jest w GS-ach aktualnych i pochodnych z dwoma wałkami, ten taki już przerobiony, tylko ten stary, poczciwy 1200, oczywiście też zmodyfikowany, żeby normy spełniał, natomiast to nie jest ten z wyższą mocą, to jest ten solidny 1200, nie gniocja, nie łamiocja, i on naprawdę pasuje do tego motocykla, bo ten, on ma olbrzymi moment obrotowy, to jest inna sprawa. One tam mają grubo powyżej 100, to on ma prawie 120, a ten nowszy ma 136, jak dobrze pamiętam, ten 1250 silnik, więc one mają olbrzymie te momenty obrotowe i pozwalają naprawdę na całkiem przyjemną jazdę tym motocyklem. Mimo że to dwa cylindry, które nie sugerują zbyt kulturalnej pracy, to akurat w BMW to się udaje. Co prawda akurat R90, którym jeździłem, to był taki przedlift, pierwszy z tych modeli. Nawet testowałem go na Villaherze, tylko niestety dźwięk mi się nie nagrał. Akurat wtedy miałem jakieś problemy z mikrofonem i raz dźwięk jest, potem go nie ma i tak, no, generalnie lipa. Ale coraz lepiej mi się jedzie. Na zaskakująco wysokim biegu jadę, na czwartym biegu. Dobra, zrobimy redukcję bez sprzęgła, no pięknie idzie. Trzeci bieg i zaraz zmiana biegów bez sprzęgła. No, takie jest trochę jednak szarpnięcie. Trzeba musnąć sprzęgło dwoma palcami, żeby zmienić bieg. Kurde, ale to fajnie jedzie jeszcze. Jestem zdziwiony szczerze, tak pozytywnie, bo naprawdę fajnie się tym motocyklem jedzie. Wiem, że nie byłbym zadowolony, gdybym miał dłużej tak jechać trochę szybciej z jakąś taką ekipą, która zapierdala. Bo jednak tą masę czuć tutaj. No i teraz mam drugi bieg nawet. No, ale coś płynnie idzie. No, muśnięcie sprzęgła jest zdecydowanie pozytywnie. Czyli redukcja bez sprzęgła idzie nim bardzo dobrze. Praktycznie bez szeleckie, natomiast górę lepiej muszę. Nigdy się ten film nie pojawił. No to tam takie wrażenie tym motocyklem, pierwsze jak wsiadałem, to że on sobie żyje własnym życiem, jak się na niego siada. Po prostu lata jak tamburyn między nogami, ten silnik. On miał jeszcze te stare zegary, czyli takie analogii z Tipo Fiata starego. Tak to też tam latało wszystko, ale no zakładamy, że ma to swój urok, że o to właśnie chodzi. I to R90 robi robotę. No. Potem te malowania się pojawiły, różne wersje, jakieś nawet i enduro takie z błotnikiem. No jest bogata oferta. Natomiast ja mówię o takim standardowym Nakedzie R90, nawet tym takim pierwszym modelu 2014-2015, no to taki znam, bo te nowsze to tam gdzieś na testach miałem możliwość jazdy, ale jakoś tam wybierałem zawsze inne motocykle. Także to jest kolejny motocykl, który z tych takich nowożytnych, nawiązujących do klasyki. Wspomniany Triumph z Traxtonem R. No Traxton R naprawdę też na żywo i podczas jazdy, no to powiem szczerze, że te osiągi, które oferował, wrażenia z jazdy, no były, kurde, całkiem niezłe. To koledzy pamiętają, jak testowaliśmy, wszyscy spotkaliśmy się w takiej grupie motovlogerowej. Załatwiłem wtedy jazdy takie dla nas zamknięte. Był wtedy Trawao, Kazikos, Kowal, Poryty.
jeszcze chyba z dwie osoby były. To nie pamiętam, kto to był. Ale no w każdym razie taka ekipa znana. I też właśnie wtedy testowaliśmy, mieliśmy i K1600 GT i tak dalej, także tam było grubo tych motocykli. Między innymi Hornady. No i wiem, że tam chłopakom się podobało. Ale to oczywiście no jest, to jest taki motocykl też raczej bulwarowy. No znam osobę, dzięki której też jeździłem w Alpach, czyli Bartek. On tym motocyklem normalnie śmigał. Zabieraliśmy go na przyczepę i tam latał po winklach. Więc no da się tym motocyklem też jeździć dynamicznie i po zakrętach. No po prostu myślę, że czasami nawet lepiej niż takimi w tych takich drogach z ostrymi zawrotkami, czyli takimi typowymi alpejskimi zawijasami, to nawet częściej lepiej się jeździ takimi motocyklami niepozornymi z czterema cylindrami, niż na przykład takim wydawałoby się połykaczem zakrętów jak Super Duke 1290, który owszem jest połykaczem zakrętów i jest dzidą straszną, ale jednak na niskich obrotach on potrzebuje trochę, żeby go pokręcić. I to są takie silniki, które jedynka to jest za wolno, dwójka za szybko. No i tak kurde często jest, że trzeba trochę pół sprzęgło, trochę ten hamulec, no trzeba tam trochę pomieszać, żeby ten motocykl jechał. A takimi motocyklami niepozornymi łycha, łycha, łycha i motocykl jedzie, w ogóle się nie zastanawia. Także często właśnie te motocykle niepozorne, jakieś CBF-ki, 600-ki, no kurde, to jedzie po prostu jak po szynach na takich zakrętach. Dzięki właśnie temu, że ma taki silnik, który z dołu ładnie, bez szarpnięcia jedzie. No i to w zasadzie byłoby chyba wszystko, bo ja te filmy to tak spontanicznie włączam kamerę i nagrywam, się tak do końca nie przygotowuję, więc nie wszystko o tych motocyklach pamiętam, dane i tak dalej, ale chyba wszystkie te motocykle, które jakoś w jakiś stopniu mnie tam zauroczyły z tych klasycznych, omówiłem. MV Agusta, to już wcześniej mówiłem o tym Super Veloce, no mi się tam jakoś specjalnie nie podoba, po prostu jest piękny, jeżeli chodzi o wykonanie i to, kto, jak tam się zaangażowali projektanci w ten motocykl, no naprawdę to jest no czystej postaci piękny, naprawdę widać, że ktoś się do tego przyłożył, ale no nie, ja nie lubię tego stylu, więc dla mnie to nie jest jakiś tam och i ach, ale patrząc na to, jak to zostało wykonane, no to jest to piękny motocykl. Podobnie właśnie z RR-ką, Triumfem, też jest super wykonany, ale też wolę Nakeda i tak naprawdę nie interesuje mnie ta RR-ka za bardzo, jeżeli chodzi o taki potencjalny motocykl przyszłości. No, chyba wszystko. Oczywiście wiadomo, że motocykli nawiązujących do klasyki jest dużo, dużo więcej, ale wspominam tylko o tych, które mnie interesują. Bo Benelli ma tam też takie klasykopodobne motocykle. Jest taka marka, która też na żywo całkiem fajnie się prezentuje. Ta marka była w sprzedaży w dystrybucji Inter Motors i to był Mundial. Naprawdę fajny motocykl, fajne motocykle. One miały takie pojemności dziwne, 300 chyba czy 400, ale kurde, też z pomysłem zrobione, no i one tak jakoś nie przyjęły się na naszym rynku, albo dystrybucja po prostu słaba, chyba że to nadal jest. W Poznaniu nie ma Intermotorsu teraz salonu takiego firmowego, więc być może te motocykle nadal funkcjonują na rynku. Także jest trochę tego. Hinoli pełno jakichś takich, które chcą być klasykami, no ale nigdy nimi nie będą. Tylko mają nazwę klasyczną, na przykład Junak. Więc jest tego trochę. Natomiast te, które mnie interesują, to właśnie wspomniałem wcześniej. No i chyba tyle. Do czego mam okulary? Bo słońce świeci, kurde, wyjątkowo. Wyjątkowo pierwszy raz od pół roku założyłem okulary. Normalnie słońca to jest tak mało w tym naszym kraju. Teraz jeszcze przez te wszystkie zmiany to chyba w ogóle słońca nie będzie. Także żegnam się z wami do następnego razu. Temat sobie jakiś wymyślę, także nie znikam jeszcze całkowicie. Na razie, cześć.